Wystarczyło kilka dni z niższą temperaturą, a wulkanizatorzy przestali nadążać z wymianą opon na zimowe. Wprawdzie to kierowcy często żartują, że zima zaskakuje drogowców, ale oni też dają się zaskoczyć. Zazwyczaj co roku jest ten sam problem jest z umawianiem terminów. Wszyscy są zdziwieni, że za tydzień, za dwa, za trzy. A w tym czasie trzeba uważać bardziej niż zwykle, bo letnia opona w zimowych warunkach zachowuje się inaczej. A jakby właśnie dojeżdżając tutaj dzisiaj w letnich już czułem, że są takie twardsze i jest gorsza trakcja, więc jak najbardziej. No a bezpieczeństwo dla wszystkich, nie tylko dla mnie. Bo jeżeli ja będę miał złe opony, na przykład będę jechał na letnich zimą, to droga hamowania się wydłuża i w tym momencie mogę spowodować krzywdę sobie i innym. Także wymiana opon jest jak najbardziej potrzebna. Część kierowców kwestionuje jednak konieczność wymiany opon, sugerując, że kiedyś zimówek nie było i jakoś wszyscy dawali sobie radę. Specjaliści nie mają jednak wątpliwości. Jak najbardziej ma to znaczenie. Wszystko w zależności od tego, jak pojazd jest eksploatowany. Minimalna grubość bieżnika przy sezonie, przy oponie zimowej, to mamy 4,5 mm. I taką oponę uznajemy za prawidłową do eksploatacji. W niektórych krajach jazda na zimowych oponach jest obowiązkowa. W Polsce wymiana opon to wciąż indywidualna decyzja właściciela samochodu. My jako policja możemy apelować, że jeśli ktoś już nie wymienia z letnich na zimowe, to w miarę możliwości, jeśli ma oczywiście takie zasoby, chociaż całoroczne, aczkolwiek zimowe, jednak opony są lepsze. Teraz jednak na założenie tych lepszych trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni.